Na relację zaprasza Damcar. Serwis samochodowy, myjnia, pomoc drogowa oraz usługi transportowe. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej mogliśmy być gospodarzem Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Przyjechało do nas wielu wspaniałych gości. Jest to wyjątkowy dzień, święto pracowników wszystkich. Należy tutaj podkreślić pracowników oświaty. Można podziękować za trud, za pracę, jaką wkładają w wychowanie młodych ludzi. Taki dzień to okazja również do podziękowania dyrektorom, nauczycielom za ich trud, jaki wkładają w wychowanie młodych ludzi. Taką nagrodę przekazam również swoim nauczycielom. Sukces dyrektora to sukces wszystkich nauczycieli, całego zespołu nauczycieli, pracowników administracji, obsługi. Efekt pracy dyrektora to także ich dzieło. I dzisiaj miałem przyjemność również z rąk pani starosty odebrać nagrodę za efekty swojej pracy. Można było tutaj na scenie zobaczyć występy naszych uczniów, pokaz mody, który uczniowie prezentowali poszczególne zawody na przestrzeni lat, jak było kiedyś, jak jest teraz, jak może być w przyszłości. Występy artystyczne, wokalne, muzyczne, także myślę, że nasi uczniowie, nauczyciele również stanęli na wysokim poziomie i zaprezentowali bardzo, bardzo dobrze szkołę. Cieszę się, ponieważ mało jest okazji takich, żeby spotkać się z wszystkimi dyrektorami naszych szkół, którego zarząd jest organem prowadzącym. Dzisiejszy dzień to przede wszystkim czas na podziękowania i życzenia. Dzisiaj chciałam podziękować wszystkim dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom za ten trud, zaangażowanie, cierpliwość, wytrwałość. To właśnie w szkole, od przedszkola, przez szkołę podstawową i szkołę średnią cały czas praca jest dla ucznia. Uczniowie dzisiaj są przyszłością naszego narodu. Trudno jest w tej chwili prowadzić tego młodego człowieka, ponieważ ten świat bardzo się zmienia. Muszą być wytrwali, cierpliwi, więc przede wszystkim życzę im zdrowia, tej pasji. Życzę im, żeby mieli satysfakcję, że każdego dnia byli potrzebni, coś dobrego zrobili, żeby czerpali z tego satysfakcję, żeby cieszyli się uznaniem społecznym, a na ustach wychowanków, żeby zawsze był uśmiech w zetknięciu się ze swoim nauczycielem, żeby wspominali mile szkołę i żeby taką zapamiętali szkołę, bo